panią prezydenta 8 lat temu. Dzisiaj jest taka chwila, że otwieramy pomnik. Po 8 latach. Pomnik, który powinien stać już tutaj, podejrzewam, że w pierwszą rocznicę tej, wszyscy mówią, katastrofy. Ja mówię masakry smoleńskiej. Jestem tutaj co roku od samego początku. Przyjechałem z synem z Lubina, na Dolnym Śląsku, KGHM. To jest dla nas bardzo ważne, żeby uświetnić ten dzień, gdzie 96 osób zginęło tak podstępnie za naszą ojczyznę. Muszę tutaj dzisiaj być. Muszę nie w sensie, że ktoś mnie do tego zmusza, tylko dlatego, że chcę tu być i uważam to za swój obowiązek wobec siebie, wobec Polski, wobec tych, którzy zginęli, wobec tych, którzy zostali i których dotknęło to tak samo jak mnie, ponieważ uważam, że od 10 kwietnia 2010 roku Polska jest zupełnie innym krajem niż ten, który znałam wcześniej. Albo może ja jestem zupełnie innym człowiekiem, a może jedno i drugie. Będziemy obchodzić rocznicę tragedii smoleńskiej, 8. rocznicę tragedii smoleńskiej. Chcielibyśmy oddać hołd wszystkim poległym politykom, rządzącym, no i ludziom, którzy oddali życie za Polskę, lecąc oddać hołd tym, którzy polegli za Polskę kilkadziesiąt lat wstecz. Jeden dzień z urlopu, byle tylko tutaj być i uczestniczyć w tym marszu, który zawsze robi ogromne wrażenie. To, że w jednym miejscu widać te 96 portretów, to właśnie takie jest uderzające. Wtedy widać, ile to było osób, te wszystkie zdjęcia naraz, te wszystkie nazwiska. I to za każdym razem robi na mnie takie wrażenie, bo za każdym razem uświadamiam sobie na nowo, jaka to była strata. Że dzisiaj możemy mieć już małą nadzieję, że wszystko się wyjaśni, że Polska się stanie wolnym państwem i że kiedyś moje wnuki będą żyły w wolnym państwie. I to jest chyba najważniejsze.